Ahora jestem. Ty masz pewność, że montażysta ci dramy raczej nie zrobi? Nie no, to drama, no to znaczy... Wrzucenie tego filmu to z mojego punktu widzenia jest tak naprawdę żenada. No ten ziomek tu się zachował jak kurwa... Nie wiem, jak dziewczynka, której lizaka zabrali czy coś. Nawet nie za bardzo wiem jak to określić, no... Po pierwsze wyciąganie prywatnych spraw, kurwa, na forum publiczne, to już trzeba być skończonym chujem. Po drugie... Nie pasował mu deal i kurwa wielki dramat. Ja pierdolę, rozjebany internet. No po prostu żenada, no. Naprawdę, ten Kacper montażysta to w oczach wszystkich, nie wiem, nazwijmy to bardziej dorosłych ludzi, to się spalił. No to zachowanie takiego gówniarza 15-letniego. Dirix, no jeżeli ten film, robienie tego filmu było podyktowane tylko rozwojem kanału, wyświetleniami, no to jeszcze gorzej świadczy o tym cymbale, no, o tym mówić dużo. To co myślisz o tych youtuberach, którzy robią kompilacje statusów z Fortnite'a, które trwają 10 minut, mają max reklam, rzucają to codziennie, clickbait, miniaturki i filmy w 24 mają milion wyświetleń. Stary, mega sprytni ludzie. Może nie do końca moralni i nie do końca poprawni. Ale... Znaleźli mega, mega zajebisty, nie wiem jak to nazwać, biznes, sposób na zarobek. Te kanały z tymi shotami, to one, jak kiedyś patrzałem, to robią bądź 100 czy tam 200 milionów wyświetleń miesięcznie, to jest kupa kasy, nie? I okej, zgadzam się z tym, że to nie jest do końca fair. I ogólnie jest to chujowe. Ale jeżeli nikt im się do dupy nie dobiera za to, że to robią, no to... Wiesz, no to ja się dziwię, że nie to robią. Bo... No nie wiem, no 200 baniek wyświetleń... Znaczy 200 milionów wyświetleń po moich stawkach... Ile ja teraz mam? Ja mam za milion w tym momencie... Z 850 dolarów. To jest 170 tysięcy dolarów. Po moich polskich stawkach, nie po stawkach zagranicznych. To sobie wyobraź, ile taki kanał, ile taki ziomek z tego trzepie floty, nie? Wiesz, no chujowizna, bo chujowizna, no ale mimo wszystko... Sposób na zarobek, no... Pomysłu odmówić nie można. A, dobra, zrobimy tak. Co ten gość pierdzieli głównie bzdury, ale lepiej nie wypowiadać się, bo i tak nie powiesz nic złego o ludziach w swoim otoczeniu branży, jeżeli to byłby na przykład HS czy ktoś inny. Nie, czekaj, nie rozumiem. Co ten gość pierdzieli głównie bzdury, ale lepiej nie wypowiadać się, bo i tak nie powiesz nic złego o ludziach w swoim otoczeniu branży, jeżeli to byłby na przykład HS czy ktoś inny. Ale czemu nie powiem? Znaczy nie powiem, bo tak nie za specjalnie lubię wywlekać jakieś prywatne dramy na forum publiczne i nie mam, nie wyobrażam sobie sytuacji, w której coś tam gadam. Ale jakbym musiał, to bym powiedział o paru bardzo fajnych osobach, parę fajnych rzeczy. Powiedz mi, czy dużo masz zaproszeń po meczach? Na 10 inwów ja mam jeden wyzywający, nie? No nie wiem, z 5 na miesiąc.
Jestem ciekaw, skąd ci ludzie mają tyle materiału. A co to za problem skakać po kanałach i pozbierać szoty? A, wjeżdżamy. Pociąg jedzie. Jaki tam jest biznes model? Płacą po prostu za wyświetlenia, czy im więcej reklam, tym więcej płacą? Nie no, płacą za wyświetlenia reklam. No. Nie rozumiem, co tu tłumaczyć. Jeżeli osoba szotowana sama nie ma tego na swoim kanale, to chyba nikt na tym nie traci. No poza tym, że jest to złodziejstwo, to nikt. Ile kasy byś zarobił, jakbyś rozpętał gówno burzę? Ale ja nie chcę żadnej gówno burzy rozpętywać. Wiesz... Też jest takie... Już nawet myśląc o tym pod kątem jakiegokolwiek rozwoju czy zarabiania, to wiesz, może wyjść, możesz faktycznie się na tym rozwinąć, a możesz się na tym przejechać i tak naprawdę efekt będzie w drugą stronę. Też pomijając to, to mi tak się jakoś za specjalnie nie chce z nikim w internecie kłócić. Mi się nawet kuwa nie chce z nikim na prywatnie kłócić. Wiele takich shooterów jest jeszcze bardziej sprytne i prosi widzów o reset shotów i wysyłanie im na maila. No też tak jest. Też tak po ziomciu jest. Czyli jak niektóre kanały w ogóle nie mają reklam, nie ma takich kanałów. Sernas nie dostaje takich wiadomości. Grozi sądem. A kurwa. Takie to. Ja nie wiem. W imię światłości. No. Sądem. Dla twórców kanału szaterki są złe, ale dla widzów są bardzo wygodne. Znaczy... Nie do końca są złe tak naprawdę, bo kanały szaterskie mają też pozytywny impact. Problem jest w tym, że jest to zwykłe skurwysyństwo i złodziejstwo, nie? No... Jakby wam to porównać? Zaraz wam to porównam, tylko pomyślę co zrobić. Wyobraźcie sobie, że robicie film. Taki normalny film pełnometrażowy, półtorej godziny, czy tam dwie godziny. W celu zarobienia na nim. Czy to przez YouTube'a, czy dystrybucję w kinach, czy przez jakieś tam VOD, czy przez sprzedawanie płyt, przez cokolwiek, nie? Po prostu robicie film. Wkładacie w to czas, wkładacie w to pieniądze, no bo wydaliście hajs na sprzęt, montażystów, techników, oświetlenie, whatever. Na coś tam wydaliście, już nie będziemy wnikać na co. Niestety musi być to przerywane, bo nie mam tej podzielnej uwagi. I włożyliście w ten film ileś tam czasu, ileś tam pracy. Następnie ten film wypuszczacie. Ktoś ten film kupuje, jeżeli go na przykład sprzedajecie. Bierze, wycina z tego filmu najciekawsze momenty i wrzuca ten film, dajmy na to na YouTube'a, z podpisem najciekawsze momenty z filmu XYZ. Zarabia na wyświetleniach. A wy potencjalnie tracicie hajs, no bo ktoś nie kupił tego filmu i tak dalej. I to działa na tej samej zasadzie. Ktoś wkłada, wiesz, pieniądze, pracę w robienie streamów, w robienie kontentu, przychodzi jakiś
typ spod ciemnej gwiazdy. W sumie to powinienem w to rzucić, jakbym backstaba dobrą. Bierze sobie wycinki ze streamów, skleja sobie w to film i wrzuca do siebie. I oczywiście możemy tutaj rozbawiać pod różnymi kątami, chociażby czy przez to, że ten shot jest w internecie, czy tam ta kompilacja shotów, ktoś tam na stream nie wejdzie. No ale jest takie prawdopodobieństwo, że ktoś tam nie będzie wchodził na stream, bo będzie siedział i oglądał shoty. I to jest dokładnie to samo, no to jest po prostu, no złodziejstwo, no i tutaj nie nazwiesz tego inaczej, no. Jak jesteś upośledzony i masz problemy z rozumieniem świata, to może tam sobie powiesz tam prawo cytatu czy coś tam innego. Ale tak naprawdę te szoty, no to jest złodziejstwo, no i skurwysyństwo, no i tyle. Oczywiście ma to też jakieś pozytywne sprawy. Boże, nie sprawy, tylko pozytywne strony. Bo ktoś tam może zobaczyć szota, wejść na twój stream, zdobyć widza i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale ogólnie... Już nie wchodząc w takie możliwości, no to jest to złodziejstwo i skurwysyństwo. Ale ja nie marudzę na szoty, wiesz, nawet jak mnie ktoś wrzuca, to ja mam to w dupie, nie? Tylko tłumaczę, jak to wygląda. Do mnie tam parę osób... No, chyba se umrę. Do mnie tam parę osób, które robią te kompilacje z Hearthstone'u, napisało, czy mogą to wrzucać. To pisałem, a wrzucajcie se. W paru kompilacjach jestem, nikt do mnie nie pisał. To też sobie powiedziałem, wrzucajcie sobie i to wiecie, jakoś tam nie przeszkadza, nie? Ja nie biegam i nie straszę sądem. Sorry. Ja nie biegam i nie straszę sądem nikogo. I wiesz, nawet mi się pisać nie chce do kogoś. Znaczy, to w sumie nawet nie mam planów pisać ten. Ale nawet by mi się pisać do kogoś nie chciało, żeby to usunął, bo mam to w dupie, nie? Natomiast nie zmienia to faktu, że jest to po prostu złodziejstwo i skurwysyństwo. Nikt nie umknie przed moim gniewem. Może być to złodziejstwem, ale wszystko siebie napędza wzajemnie. Ta. Takie osoby mają w opisie, że kanał ma na celu promowanie twórców w kompilacjach. Ja nie wiem skąd się to w ogóle wzięło, bo ten napis to znaczy tyle samo, co jakby go tam nie było. To kurwa nic nie znaczy tak naprawdę. To nie jest tak, że sobie napiszesz coś takiego, kurwa, i spoko. To jest, wiecie, to sobie pisze taki napis, ale to dosłownie nic totalnie nie znaczy. A te kanały na jakiej zasadzie prawnej, regulaminowej działają? Dziękuję, Patryku, za 500 bitsów. Uratowałeś 4 biednych shooterów od morderstwa ich. Te kanały na jakiej zasadzie prawnej regulaminowej działają? YouTube coś z tym robi po zgłoszeniu. Tak, robi, tylko trzeba to zgłosić. Wiesz, to wygląda tak, że jeżeli ja na przykład... Jeżeli ktoś zrobi shota z tego, co teraz mówię, wrzuci to na YouTube'a, to ja mogę to usunąć w 15 minut. Po prostu uploaduję tą część streama i zgłaszam tamten film jako copyrighty, nie? Znaczy, że to są łamane copyrighty. YouTube to usuwa bardzo szybko. Natomiast nikt tego nie robi, no bo nikt kurwa nie będzie siedział i przeglądał wszystkich kanałów i szukał siebie, nie? I później kurwa szukał tej części streama, na której to było, uploadował to i zgłaszał, nie? No bo to jest za dużo jebania i to jest niemożliwe do ogarnięcia. Nie uważasz, że YouTube powinien blokować z automatu takie filmy? No ale to nie jest takie, wiesz, proste do zrobienia. No może i powinien, ale to nie wygląda tak. O, blokujemy, elo. Zrobimy sobie tak. Ale takie coś, co Trolldan robi, to bym powiedział, że jest quality. Nie, na zasadzie jego kanał też opiera się na shotach, ale jednak one są obrobione. No tak, to jest quality, ale dalej to jest to samo. To się niewiele różni, no. Twórcy pewnie podchodzą do tego, powiedzmy, z większą aprobatą, bo jest to faktycznie quality, no ale to się nie różni niczym od innych kanałów. Taki shot to niby jest reklama dla prawdziwego twórcy. Oczywiście, że jakaś tam reklama jest, ale też bym, wiecie, w tych rozmowach o tych shotach często się mówi o reklamie, ale powiedzmy sobie szczerze,
Prawda nie jest taka, że jak ktoś się będzie wrzucał do shotów, to ty się wybijesz na Twitchu, czy na streamie, czy gdziekolwiek indziej. To tak pięknie brzmi w teorii, ale w praktyce to tak pięknie nie wygląda. Naprawdę. A dobra, spróbujmy skrócić tą armię. O, nawet może być następny, jeśli zagram to z tym. Czy nie można zrobić czegoś takiego, że ty bym zarabiał na tym filmie? No średnio. A nie, umieram. Oh my god. No oczywiście, że też się wybijają na takich tych. No, wiecie. Czekajcie. YouTube. Wordni te shots. Mam 1 HP. Wylew. To jest przykładowy shoter takiego... Proszę, shoter. To jest przykładowy kanał takiego shotera, nie? Przyjrzyjmy się temu kanałowi. Ten kanał ma 115 milionów wyświetleń miesięcznie, czy tam w ciągu ostatnich 30 dni. No, różne są tutaj liczby. 115 milionów to można przeliczyć jako 115 tysięcy dolarów. Co ten kanał robi? Każdy film to 10 minut i parę sekund. Dlaczego? Dlatego, że od 10... jeżeli film ma 10 minut długości, może dorzucić dodatkowe reklamy. W sensie, jak nie ma 10 minut, to reklama jest tylko tutaj i tutaj. A jak ma 10 minut, to prawdopodobnie jest tutaj, 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 tutaj. Więc każdy z tych filmów ma 10, dosłownie, minut i parę sekund, nie? No zdarzają się nawet takie, które mają 10:46. No to akurat twórca się musiał zagapić i nie zauważył, że jednego shota za dużo dorzucił. Każdy z tych filmów ma jakiś clickbait w sobie, prawdopodobnie. Niewidzialne rakiety, 3 sekundy, pół sekundy, no widać o co chodzi, jakieś tam niewidzialne pudełko, coś tam, no... Powiedzmy, że podchodzi to częściowo pod clickbait, może nie do końca wszystkie, może nie jest to do końca clickbait, ale coś, to, pod co to podchodzi, nie? I teraz chcę ci powiedzieć, że taki twórca tego kanału oczywiście jest okej wobec tych osób... O, tutaj jest nawet jakaś obróbka. Czy to reklama? No to Tokyo Drift. Nawet jest obróbka, no to jestem w szoku. Czy taki twórca jest okej wobec tych ludzi? Bierze ich streamy i napierdala na tym flotę, no to nie jest okej, no. No ja wiem, że tam ten prawo cytatu, gówno i kupa i tak dalej, ale to nie jest okej. To nie jest, gościu, okej. A, graj. Co jeżeli ja ściągnąłbym sobie twój stream, zuploadował jako copyright na twoim filmie? Słyszałeś o takich przypadkach? Tak. Nie wiem, czy YouTube to już ogarnął, czy nie, ale były takie motywy. Czy nie myślałem o otworzeniu jakiegoś kanału z moimi shotami? A stary, ile tych shotów jest? Ja myślałem o tym, żeby zrobić fajny moment ze streamów. I byłem tego bliski, nawet mam... Mogę wam pokazać, o ile znajdę, a chyba wiem, na którym to jest w dysku. Znaczy, w którym to jest folderze. Ja mam nawet shoty jakieś zapisane, stare. No one są co prawda do przejrzenia jeszcze, bo nawet nie wiem co tutaj jest. Zwiążemy ten problem, tak. To są shoty, z których miał powstać fany moment.
Problem jest taki, że takich shotów jest bardzo, bardzo mało ostatnio. Kiedyś może tego było więcej, a teraz jest tego mało. I nawet nie ma za bardzo z czego robić takich odcinków, nie? Hearthstone 2000, kurwa, 18, nie? Nie, wypierdolę ze 5 kratów na stół, no ja pierdolę. Super stary. Naprawdę, kurwa, super. Wypierdalaj z tym. Dalej. A myślisz, że takiemu ninja czy innemu streamerowi mającemu po kilkaset tysięcy widzów na streamie to robi różnicę, że ktoś zarabia na shotach z nimi? Przecież oni sami taki hajs robią, że mają w dupie te BH. Bejuk, dorośniesz, pójdziesz do pracy, to będziesz to zrozumiesz. Nie będę tego tłumaczył, naprawdę. A to jest zbyt prymitywne, żeby to tłumaczyć. A żeby się zgadzać z innymi polskimi streamerami. Tak, żeby był taki oficjalny kanał z shotami, które, że tak powiem, byłyby legalne. Tak. Co ja naprawdę przeżyłem, ile gier znowu? 3. O, super. O Jezu, dziecku. Maje w kontra! Marcus! Nikt nie umknie przed moim gniewem. Boże, powiedz mi, synek, co ty chcesz osiągnąć pisem do mnie Rakowiaku? Jaki jest twój cel w tym? Weź mi wytłumacz to. Przekuliśmy tę klątwę w naszą siłę. Jak po prostu napisałem, biorąc pod uwagę, że jesteś częstochowy. Tak po prostu zbanowałem, biorąc pod uwagę, że mnie obrażasz. Trochę słabiutko to wygląda. Zima na od Rakowa ten Rakowiak. No, śmiem wątpić, w związku z czym wesoło przybiegłem, przyjebałem bana i se poszedłem. Tu.
Zróbmy to. Bejuk, ale ja już powiedziałem ci, co miałem do powiedzenia. Wiesz, sprawa wygląda tak, jeżeli ja na streamie przez 15 minut coś tłumaczę, a później dostaję wiadomość, jakby osoba mnie w ogóle nie słuchała, to mi się nie chce tej konwersacji dalej ciągnąć, nie? No bo to jednak, no czujesz się taki osrany, opluty, nie? No gadasz, a i tak widać, że niektórzy mają w dupie, nie słuchają. To no trudno, żebym ja, wiesz, powtarzał to jeszcze raz od początku i tłumaczył. Osiorek, wasiony. Nie wiem, walnę w niego. Graj. Czy grałem w papierowe RPG? Trochę kiedyś grałem. Dobra, kończymy, bo nie idą te gierki. Nie mogę nic ugrać. Niestety. Dzień dobry, jestem Pamela Anderson. Zarabiam 5 milionów miesięcznie. I absolutnie nie przeszkadza mi to, że 150 osób zarabia na plakatach ze mną milion miesięcznie. Spoko, bo ja zarabiam 5, to niech oni też zarabiają. Luzik, luzik, chłopaki. Jest good. Da. Tak to wygląda dokładnie. No i co, umieranko. Umieranko to kończonku. Może widać, że wakacje tyle banów nie rozdałem już dawno w ciągu jednego streama. A, kończy.